dwa lata później niż tamten, czyli w roku 1909 i ocalał, jest pięknie zachowany, jest bardzo ładnie odnowiony i będzie mógł obejść. W każdym razie, wracając do tego obiektu, zapada decyzja, że jednak jak obiecano prezydentowi, że otrzyma tą swoją rezydencję tutaj, no to postanowiono dotrzymać słowa, prawda, znalazły się środki w budżecie Sejmu Śląskiego i zostaje zbudowany obiekt, jak widzimy, duży, solidny już, tak żeby się nie spalił, prawda, czyli według reguł wszelkich